Kiedyś czytałem, kiedyś byłem wielkim miłośnikiem kryminałów, teraz raczej wolę czytać mistrzów pióra, literaturę klasy A, żeby się od nich uczyć na przykład psychologicznego opisu, żeby się uczyć od mistrzów pięknej frazy. Czytam książki z takim właśnie teraz nastawieniem. Kryminałów raczej nie czytam. Tutaj polegam na guście mojej żony, która jest namiętną czytelniczką kryminałów i czasami zwraca uwagę mi na jakiś dobry kryminał. Wtedy go czytam. Wyobrażenie o tym, jaki jest mój czytelnik, rodzi się u mnie nie w trakcie pisania książki, tylko po spotkaniach autorskich. Widzę, kim są ci ludzie, którzy przychodzą na spotkania autorskie. To są najczęściej panie. Kobiety czytają moje książki. Ogromnie mnie to cieszy. I tak do tego stopnia, że postanowiłem, iż w nowej książce, którą teraz piszę, zamieszczę pewną historię, która może się paniom spodobać. Jest to historia miłosna między Edwardem Popielskim a piękną, fascynującą kobietą. Taki jest tam wątek romansowy. To jest taki z jednej strony przyjemność, przyjemnie jest tak pisać, takie kwestie poruszać, a po drugie jest to rzeczywiście taki uśmiech skierowany do moich czytelniczek. Moim czytelnikiem najczęściej jest właśnie wykształcona kobieta, ktoś taki przeciętny mój czytelnik, jak sądzę. Oczywiście też wielu mężczyzn czyta moje kryminały. No, trudno mi powiedzieć, ludzie z różnych warstw społecznych czytają, mimo że takie kryminały niektórzy uważają, że są erudycyjne. Ale czytają to ludzie z różnych warstw społecznych, także i robotnicy, także ludzie wykonujący zawody, wykonujący pracę fizyczną. Kiedyś byłem szczerze zdumiony, zachwycony, kiedy kelner we wrocławskiej restauracji, barman, zwrócił mi uwagę, że czyta moje powieści, że bardzo mu się podobają i nie była to tylko kurtuazja, której tłem byłaby sugestia lekka, by otrzymać napiwek, lecz okazało się, że ów kelner barman bardzo szczegółowo zna moje powieści i pytał mnie o różne istotne szczegóły, których by nie poznał, gdyby je przeczytał pobieżnie. Był to zatem bardzo uważny, wnikliwy czytelnik. Interesują moich czytelników różne kwestie, na przykład ile wspólnego mają bohaterowie moich postaci ze mną. To jest takie stałe pytanie. Odpowiadam na to pytanie dużo. Dużo wspólnego. Nie jestem człowiekiem, który może stworzyć postać bohatera i powiedzieć, ja abstrahuję od tego bohatera. To jest postać autonomiczna, która nie ma ze mną nic wspólnego. Ja tak nie potrafię. Ja moich bohaterów nasycam moimi cechami.